mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Zapraszam Was na tartę ze śliwkami i cynamonową kruszonką. Pyszne jesienne ciasto. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze oraz dziękuję panu Bolpol za miłe słowa i za subskrypcję. Do ciasta potrzebujemy śmietanę, mąkę, masło i proszek do pieczenia. Będzie nam jeszcze potrzebna kasza manna, śliwki i do kruszonki mąka, erytrytol, cynamon i jeszcze również masło. Oczywiście jeszcze będzie nam potrzebna forma do tarty o średnicy 28 cm. Z mąki, śmietany i masła i proszku do pieczenia zagniatamy szybko ciasto. A ja Was zapraszam do zrobienia krumble ze śliwkami. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Ciasto już mamy zagniecione i robimy kuleczkę. Znowu sobie w kulki lecisz. Tak. Jak zawsze. Podsypujemy sobie delikatnie mąką i tą kulkę rozwałkowujemy na wielkość naszej formy do tarty. Bo będziemy tym ciastem wylepiać tą formę. Ciasto rozwałkowane ma być delikatnie większe niż nasza forma, żeby jeszcze wylepić tutaj brzegi. Łapiemy i wrzucamy. Ja nawet znacznie więcej rozwałkowałam. Dociskamy ciasto i po dociśnięciu ten nadmiar nam odejdzie. Formę do tarty smarujemy masłem i delikatnie opruszamy mąką. Forma do tarty jest już wylepiona. Została taka mała kuleczka, którą możemy sobie zamrozić i wykorzystać przy okazji pieczenia na przykład szarlotki. Tą tartę, ciasto dokładnie, nakuwamy w kilku miejscach widelcem. I wędruję teraz do lodówki na tak pół godziny, maksimum godzinę do schłodzenia. I ciasto teraz wędruje do lodówki. I po porządnym schłodzeniu bierzemy się do dalszej roboty. A możemy sobie już przygotować kruszonkę, do której będzie nam potrzebna mąka, cynamon, masło i erytrytol. Przyda nam się miska. Tego erytrytolu zostawiamy tutaj jedną łyżkę. I jeszcze łyżeczkę cynamonu. I teraz wszystko zagniatamy tak w palcach, aż powstanie nam kruszonka. Kruszonka jest już zrobiona. Odstawiamy i czekamy, aż nasze ciasto się porządnie schłodzi. Także widzimy się, jak się ciasto schłodzi. A jeszcze przy okazji zapraszam do zrobienia szarlotki na kruchym cieście. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Ciasto już porządnie schłodzone, więc
robimy dalej tartę. Możemy już sobie włączyć piekarnik i nagrzewamy go na 180 stopni góra-dół. Dno ciasta. Na ciasto sypiemy kaszę mannę. Kaszę sypiemy na ciasto, dlatego że śliwki puszczają dużo soku i ten nadmiar soku wsiąknie w kaszę. Umyte i wypestkowane śliwki układamy teraz skórką do dołu. Jedna obok drugiej. Śliwki już ułożone, posypujemy tym erytrytolem, który zostawiliśmy od robienia kruszonki. A teraz na wierzch sypiemy przygotowaną kruszonkę. Przygotowaną tartę wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy około 45 minut. Widzimy się po upieczeniu. I tarta gotowa. Zaraz po upieczeniu możemy ją wyjąć z piekarnika, a jeśli całkowicie wystygnie, dopiero możemy ją kroić. Więc ja czekam, aż całkowicie wystygnie. A Wam po upieczeniu życzę smacznego. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia kruchego ciasta ze śliwkami i ciasta czekoladowego z gruszkami. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!